Stefan Wojcak, znajdujemy się przed galą XTB KSW 94. Witaj ponownie w Polsce. Jak się tu czujesz w tej już powiedzmy letniej aurze? Welcome again in KSW. Good to see you here before KSW 94. How do you feel here in this almost summer climate? Dziękuję bardzo. Ja rozumiem po polski. Okay. Tak wam powiem, tak po slovensky to jest skoro podobne. Gdansk is very fine, good climate, good KSW is good atmosphere here, so I'm fine. Czuję się tu bardzo dobrze, ten klimat i ta atmosfera mi sprzyjają, więc samo poczucie jest w porządku. Zanim przejdziemy do twojego najbliższego rywala, czyli Vikavdo Pesela, ja pragnę zapytać o twoją percepcję na ostatni pojedynek z Kamilem Gawryjołkiem, bo to jest zawodnik, który zdecydowanie nie spełnił oczekiwań co do jego umiejętności w tej walce, bo jest bardzo mocny. I czy ty masz takie wrażenie, że on w pewien sposób mógł być troszeczkę wystraszony ciebie? Back to your previous fight with Kamil Gawryjołek, so he didn't meet the expectations because he was in favor. However, it seems like he was a little bit maybe afraid of you. What's your opinion on that? Tak nie znam, czy był wystraszony, but me show what we trained. My predvedliśmy, co sme mali natrenované. Ja po prostu nie znam jego, nie wiem, jaki był powód takiego słabego występu Kamila, ale po prostu my pokazaliśmy to, co trenowaliśmy, więc jeżeli to było skuteczne, no to rzeczywiście mogło to sprawić, że w jakiś sposób się wycofał mój przeciwnik. To porozmawiajmy proszę o kulisach walki z Ricardo Preselem. Znajdujecie się relatywnie blisko siebie w rankingu, to też czy jest to walka, której ty się od początku spodziewałeś? Now you're facing Ricardo Preselle. You are pretty close in the ranking. So, did you think before that you are going to meet him in the fight? Sme šťastní, že máme zápasníka, ktorý je rankingovo pred nami. Number 4, we are number 6. We are happy for this fight. Bardzo się cieszę, że mam takiego przeciwnika, który jest nade mną w rankingu. Tutaj numer 4 spotyka się z 6, więc dla mnie to jest dobre zestawienie i cieszę się, że w ten sposób mogę zawalczyć. W mojej opinii Preselle nie dysponuje tak genialnymi zapasami, żeby mógł od razu cię sprowadzić. To też czy ty spodziewasz się w pewien sposób wciągania ciebie do gardy? I'm not sure if Ricardo is able enough to take you down, so do you think that he's gonna pull you to guard immediately? Necháme sa na všetko prekvapiť, čo nám zápas prinesie. I don't know what fight show nám. Tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Zobaczymy, co przyniesie walka, ale my jesteśmy przygotowani na wszystko. Zobaczymy, co ten pojedynek po prostu nam jest w stanie pokazać. Na pewno najwięcej o Ricardo można dowiedzieć się walki z Michałem Kitą i z Danielem Milańczukiem. Michał Kita chciał za wszelką cenę skończyć walkę przed czasem, stracił siły. Ricardo wykorzystał, wytrzymał i wygrał walkę pod Danielem Milańczuka. Wykorzystywał błędy swoich rywali. No, walka z Filem nie chciałbym tego brać pod uwagę. Fil jest w innej galaktyce, jeżeli chodzi o poziom w KSW. Natomiast czy widział te walki i jak ocenia? I czy jest gotowy na te pułapki, które Ricardo potrafi bardzo dobrze zastawiać? There are plenty of fighters and fight that Ricardo had in the KSW, so you could learn a lot. For example, when he was fighting Kita, he used up his stamina, so he was just tired enough to finish him. Then with Danilo Milanchuk, he just went for the leg lock and it worked out. And we don't take it into account with Phil de Vries because it's the other dimension, other galaxy when it comes to the skill set. So what can you say about the skills of Ricardo if you saw his previous fights? So Michal and Omelchuk are good fighters, but Phil is in a high level for him. And this fight ukázali nám, na čo sa treba pripraviť, čo je nebezpečný a naopak, kde sú aj medzery jeho.
No oczywiście, to są wszyscy bardzo dobrzy zawodnicy, z którymi się mierzył Ricardo. Natomiast wiadomo, Field of Freeze to jest rzeczywiście inny, taki wyższy level, ale wszystkie te walki pokazały nam, my je oczywiście prześledziliśmy, na co uważać, na co trzeba być przygotowanym i czego możemy używać, więc jesteśmy przygotowani na Ricardo. O wagę chciałbym zapytać, czy jest wyższa czy niższa niż przed poprzednim pojedynkiem? Okay, how about your weight limit? Is it bigger or lower before when you compare it to the previous fight? My weight now is now 120. Okay, just because. Okay, teraz ważę 120 kg po prostu. Okay. Twój start w KSW był bardzo ciężki, nawiązuje tutaj do poziomu rywala, z jakim się mierzyłeś, czytaj Darko Stosi, czy ze względu na to, że zacząłeś tak wysoko, twój poziom zdenerwowania jest nieco mniejszy teraz w tych kolejnych pojedynkach? Mm-hmm. You had a pretty tough debut here in the organization facing Darko Stosi, so also a very skilled fighter. If you had this experience of fighting him first, now is you like less nervous when you're fighting your next opponents, or how is it? Każdym zápasom je to také príjemnejšie, tu na taká lepšia atmosféra, že sa tu cítim už tak viac jak doma. Okay. To jest ze słowackiego. nie ma problemu. Z każdą kolejną walką w organizacji czuję się lepiej, bardziej komfortowo i czuję, że ta atmosfera mi sprzyja, jestem rozluźniony. No to chyba tyle od nas, czy coś jeszcze? Tak, tak. Tyle od nas w takim razie. Dziękujemy za ten wywiad w trzech językach. Także życzymy powodzenia. No, chciałbym zbijanie o 100 kilogramów, ale pewnie paru gramów. Także dziękujemy serdecznie za wywiad. Thank you so much for this multilingual interview. And we're keeping the fingers crossed for your very little, but still weight cut. Thank you. Thank you so much.